I wtedy wagon Zjawa odjechał w ciemną noc, a potem już nigdy go nie widziano. I gdybym nie miała przy sobie Lassa, wagon Zjawa porwałby i mnie. Na preriowe dzięcioły. Tak, tak było. Cóż, słońce już dawno zaszło i nastała ciemna noc. Wkrótce wszyscy zaśniemy pod gwiazdami. Już czas, żeby kotka poszła spać. Dobranoc. Co to było? Słyszałeś ten dźwięk? Tak, to chyba świerszcz. No tak, świerszcz. Czy to sowa? Tak myślę. Chyba, że to wagon Zjawa, o którym mówiła szeryfka. Wagon Zjawa? Co? Czy ty się boisz, Pek? Ja? Boję? Oczywiście, że nie. Przecież jestem zastępcą. Chciałbym tylko wiedzieć, co wydawało te dźwięki. Wiesz co, prawdę mówiąc, one faktycznie są trochę straszne. To był tylko kojot i na pewno jest bardzo daleko stąd. Mam nadzieję. A co to było na dzięcioła? Ja nie wiem. Te nocne dźwięki są naprawdę straszne. Jak myślisz, kiedy ucichną? Cóż, to są nocne dźwięki. Myślę, że aż do rana będzie słychać je. Aż do rana będzie słychać je. Gdybyśmy tak mogli zrobić, żeby słońce wzeszło teraz. Może powinniśmy poprosić szeryfkę Kaję, żeby zarzuciła lasso za górę i ściągnęła słońce na niebo. Dzięki temu znowu nastanie dzień. Nie bądź naiwny, Tobi. Zaraz, już wiem. Poprośmy szeryfkę Kaję, by zarzuciła lasso za górę i ściągnęła słońce na niebo, żeby znów nastał dzień.